Witam wszystkich przedstawicieli mediów na dzisiejszej konferencji prasowej KM Grudziądz S.A. Są z nami Rafał Wojciechowski, dyrektor sportowy KM Grudziądz, Janusz Tączka, trener drużyny zawodniczej KM, Przemysław Pawlicki, nasz zawodnik oraz trójka przedstawicieli Nice Polska, Wojciech Jankowski, dyrektor marketingu, Jarosław Nieborak, menadżer sprzedaży oraz przedstawiciel partnera firmy Nice Profit w świecie, Adam Wąrowski. Ja przekazuję głos dyrektorowi sportowemu IKM-u Rafałowi Wojciechowskiemu. Witam serdecznie wszystkie zgromadzone media, Przemka Pawlickiego i Janusza Ślączkę, czyli przedstawicieli z naszego klubu, ale przede wszystkim chciałbym przywitać przedstawicieli firmy Nice, która współpracuje z nami od wielu, wielu lat i w dniu dzisiejszym zostanie przedłużona umowa na kolejny rok, za co bardzo firmy Nice dziękujemy, że są z nami od wielu lat i zdecydowali się na współpracę o kolejny rok. Miejmy nadzieję, że ta współpraca będzie owocna i przełoży się na sukcesy i dla naszego klubu, dla GKM Grudziądz, jak również dla sponsora firmy Nice. Teraz chciałbym oddać głos przedstawicielom firmy Nice. Rafał zapowiedział, formalnością właściwie wcześniej stało się już zadość, umowa została parafowana na kolejny rok. W związku z tym marka Nice będzie widoczna na kewlarach zawodników GKM-u Grudziądz kolejny rok z rzędu. Nie ukrywamy, że współpraca z klubem przebiegała w ubiegłym roku bardzo pozytywnie, nawet mimo tego, że byliśmy jeszcze świadkami pandemii. Ten sezon nie był do końca taki typowy. Znów pewnie w tym sezonie pewne geopolityczne zdarzenia mogą wpłynąć przynajmniej na atmosferę na stadionach na jego początku, ale z naszej strony mogę powiedzieć, że my realizujemy właściwie większość zakładanych celów na ten sezon. Dla nas kluczowe jest to, że jesteśmy w stanie przekierowywać ruch do odpowiednich punktów sprzedaży, do naszych klientów. Opowie o tym troszeczkę więcej Jarek, opowie troszeczkę o tym więcej Adam za chwilkę. Przygotowaliśmy w tym roku specjalną akcję promocyjną, dedykowaną wyłącznie dla kibiców GKM-u Grudziądz, związaną z naszymi stuningowanymi napędami, które są przyspieszone w porównaniu do standardowych wersji napędów o około 30%, więc taka linia high speed jest ze Speedwayem powiązana bardzo mocno. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa propozycja dla wszystkich kibiców GKM-u. Cenimy sobie tą współpracę, w związku z tym nasza marka w województwie kujawsko-pomorskim jest widoczna bardzo mocno, jest rozpoznawalna i widzimy realne efekty sprzedaży, a o takiej bieżącej współpracy opowie nieco Jarek Nieborak i Adam Wawrowski, nasi przedstawiciele tutaj na rynku lokalnym, a później jeszcze opowiemy troszeczkę o tym, w jaki sposób do akcji promocyjnej zaangażujemy Przemka Pawlickiego. Dzień dobry Państwu. Tak jak Wojtek już wspomniał, jesteśmy z klubem sportowym w Grudziądzu obecni już od wielu, wielu lat. Jest to dla nas bardzo ważne. Jest to dla nas owocna współpraca, myślę, że dla obu stron. Pozwala nam to na budowanie marki na lokalnym rynku, na budowanie wizerunku. Dzięki tej współpracy możemy przekierowywać to, co Wojtek powiedział, potencjalnego użytkownika, przyszłego użytkownika naszych produktów do odpowiednich firm, do lojalnych partnerów, takich jakim jest firma Profit ze świecia, bo to dzięki nim ta nasza współpraca, to dzięki nim sukces marki Nice jest taki, a nie inny na rynku polskim. Ta współpraca przebiega pomyślnie. Mamy nadzieję, że to nie jest ostatni rok, tylko że będą jeszcze kolejne lata przed nami. A sezon, który się rozpoczyna, miejmy nadzieję, że będzie łatwiejszy niż poprzednie, że będzie dla wszystkich dużo lepszy, dużo ciekawszy. A nasza współpraca i nasze działania marketingowe będą polegały na tym, żeby wszyscy byli z tego zadowoleni. Firma Profit, od wielu lat współpracująca z firmą Nice, będzie również obecna w tym roku z nami. Przygotowaliśmy pewien program
dla wszystkich kibiców, o którym opowie trochę więcej Wojtek i doda parę słów Adam. Dziękuję bardzo. No dobrze, to w tym roku, czy w którym roku wprowadziliśmy linię High Speed Offer? Myślę, że to był 2018-2019 rok. W związku z tym, że żyjemy w takich zwariowanych czasach, gdzie każda sekunda się liczy i każdy tak na dobrą sprawę przelicza ten czas na pieniądze. Jako pierwsza firma na rynku zdecydowaliśmy się na tuningowanie, przyspieszenie naszych napędów i wszystkie napędy NICE'a, które sygnowane są taką czerwoną etykietą, czerwoną rączką do wysprzęglenia, są średnio o 30% szybsze od pozostałych napędów na rynku. Jest to zgodne z naszą strategią marketingową, bo wiemy, że w żużlu tej prędkości wszyscy szukają w rozmaity sposób. My też postanowiliśmy pozmieniać trochę przekładnie, zębatki, poprzerzucać trochę paski napędowe i poprawić elektronikę tak, żeby nasze napędy były szybsze o około 30%. I rzeczywiście udało nam się osiągnąć jako pierwszej firmie na rynku tego typu osiągi. Dla wszystkich kibiców GKM przygotowaliśmy specjalną akcję. Mamy 3 zestawy promocyjne do bram przesuwnych, do bram skrzydłowych i do bram garażowych, które od 1 kwietnia do 30 września, czyli właściwie przez cały sezon żużlowy 2012, będą dostępne w specjalnej ofercie promocyjnej w naszym salonie partnerskim, wieloletnim salonie partnerskim w Świeciu, w firmie Profit. I tylko ta promocja będzie ważna dla kibiców GKM-u, którzy przedstawią program meczowy z dowolnego meczu GKM-u w sezonie 2022. W zamian za to kibic będzie mógł skorzystać z bardzo atrakcyjnego rabatu w wysokości 20%, a w dzisiejszych czasach, kiedy wszystkie ceny średniorocznie rosną przynajmniej 10% do góry, a poszukiwanie podzespołów na rynku graniczy z cudem, to jest naprawdę atrakcyjna oferta i do tego każdy kibic otrzyma specjalną czapkę NICE'a, taką jak noszą sponsorowani przez nas zawodnicy. A w związku z tym, że dzisiaj także ogłaszamy przedłużenie współpracy z Przemkiem Pawlickim indywidualnie na kolejny rok, z Przemkiem, z którym firma NICE współpracuje od zarania dziejów i nawet jak dzisiaj rozmawialiśmy tutaj w kuluarach, to do końca nie potrafiliśmy sobie przypomnieć tych dat początkowych, bo to już faktycznie przekracza ponad dekadę. Przemek Pawlicki za każdy zakupiony przez kibica GKM-u taki zestaw otrzyma od nas na koniec sezonu oponę. Tak więc im więcej tych zestawów kibice zakupią, tym więcej tych super szybkich opon Przemek Pawlicki od nas dostanie. Tak naprawdę każdy kibic może przyłożyć się do tego, żeby wesprzeć też Przemka Pawlickiego właśnie w tym sezonie, kupując nasze produkty właśnie w naszym punkcie partnerskim w firmie Profit w Świecie. To chwilkę jeszcze. Dziękuję za zaproszenie, witam Państwa bardzo serdecznie. Na rynku współpracujemy z NICE'em udanie już około 20 lat. Wspieramy się nawzajem, co przynosi obopólne korzyści i profity, jakby nie patrzył. Dziękuję tutaj, że Ziemia Grudziądzka tak fajnie zaprosiła nas tutaj z terenów Świecia. Ze swojej strony gwarantuję profesjonalną obsługę sprzedażową, tak samo jak posprzedażową, pomoc serwisową i pomoc w montażu. Dodatkowo mogę podkreślić, że żużel będzie naszym nowym kanałem sportowym, w którym będziemy chcieli zaprezentować naszą ofertę, dzięki której będziemy mogli poszerzać grono naszych zadowolonych klientów. Witam serdecznie, tak jak tutaj Wojtek wspomniał, z NICE'em to już współpracujemy naprawdę bardzo długi czas i można powiedzieć, że to są czasy z samego początku kariery, dlatego to już nie tylko współpraca, tylko też taki sentyment przyjacielski, którym się darzymy już wiele, wiele lat. Razem tworzyliśmy różne projekty, przyczyniliśmy się do próby reaktywacji WTS w Warszawie, co było naprawdę fajnym przedsięwzięciem. No i ta praca długoletnia trwa i mam nadzieję, że to będzie trwało jeszcze długo, długo i NICE razem ze mną czy moim bratem będzie się cieszył wspólnie z naszych wspólnych sukcesów, które będziemy zdobywać na arenie Polski i arenie międzynarodowej. Dziękuję. No w sumie no co, fajnie, że będę mógł dostać opony za
zakup silników Nice. Sam mam w swoim domu w warsztacie, czy swoim przyjaciołom zawsze to polecam, bo nigdy nie miałem problemu z tym, więc jak najbardziej, jeśli chcielibyście mnie wesprzeć w sezonie, będę wdzięczny. Oponka na pewno się przyda i oby przynosiła też dobre wyniki sportowe. Dziękuję. Także pytanie do trenera o stan przygotowań drużyny, toru i plany na najbliższe tygodnie. Drużyna, wiadomo, już jest przygotowana. Wiadomo, że to już marzec. Chcemy jak najszybciej wjechać na tor. Dzisiaj montują się bandy na prostych, także jeżeli pogoda pozwoli, to chcielibyśmy około 15 wjechać na tor. Dobrze. Jeszcze teraz do Rafała pytanie, do dyrektora sportowego. Wiadomo, że w związku z nową umową telewizyjną dużo nowości w tym sezonie jest. Jak wygląda sytuacja pod względem infrastrukturalnym i przygotowania do tych rozgrywek? Na to chwilę wszystkie prace przebiegają zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. Tak jak trener wspomniał, są montowane bandy. Jeśli chodzi tutaj o park maszyn i nowe boksy, to też wszystko jest zgodnie z planem. Czekamy na informacje od ekstraligi firmy, która to będzie montować, kiedy ten termin nastąpi. Także na tą chwilę myślę, że nie ma co tutaj się martwić. Jest jeszcze trochę czasu. Niestety tutaj czasami pogoda jest taka, czasami jest inna i może nas coś tam ograniczyć, ale staramy się, żeby po prostu wszystko wykonać w czasie i na tą chwilę jesteśmy pewni, że tak będzie. Do mediów to chciałbym poinformować, że w tej trudnej sytuacji dla Ukrainy nasz klub z Olesz GKM Grudziądz nie pozostaje obojętny i też chcemy się włączyć w tą akcję pomocy. Jeśli ktoś jest chętny, żeby przekazać jakieś dary dla Ukrainy, można je zostawiać u nas w siedzibie klubu od 8 do 15, od poniedziałku do piątku. Szczegóły całej akcji są na naszej stronie internetowej, także jeśli ktoś jest chętny, to proszę się zapoznać ze szczegółami na stronie internetowej i liczymy na naszych kibiców, którzy w każdej akcji, którą organizujemy, bardzo nam pomagają. No i z góry dziękujemy za tą pomoc. Krótko mówiąc, nie ma co się zastanawiać, przynoście wszystkie dary, które macie do przekazania, bo na pewno się przydadzą.